Złomek jest wspaniałym gawędziarzem i prawdziwą duszą chłodnicy górskiej. Ktoś tu ma randkę z niewąską szprychą. Sean McMission, agent jej królewskiej mości. A ja Złomek, to sam sobie mości. Złomek? Jak przyjdzie cieć, to udawaj głupiego. Wraz z Zygzakiem McQueenem tworzy niezwykły duet, który podoła każdemu niewykonalnemu zadaniu. Gotów się wreszcie troszkę porozrywać? Łaj, czekaj! W drugiej części Aut zostanie wplątany w wielką aferę i będzie musiał zmierzyć się z nową szpiegowską misją. Ja się zaprzyjaźniłem ze Złomkiem również przez to, że dostawałem prezenty w rodzaju właśnie Złomka, takiego malutkiego na kółeczkach, ciężkiego, bo to żelazne, ołowiane jakieś te. No i przez długi czas nagle, jak rozmawiałem z kimś na ulicy, to nagle mała dziewczynka krzyczała: o, Złomek, to Złomek, to Złomek. Znam też styl nietrzeźwego mistrza. Byłem na premierze pierwszej wersji Samochodów w Warszawie z moimi 5 wnuczkami. I proszę Państwa, cała sala i moje wnuczki i ja pękała z radości wtedy, kiedy było się z czego śmiać dla 5-latki, dla 12-latków i dla 16-latków i dla mnie, prawie 80-letniego starucha. Daj mi 10 gałek pistancjowych. No, no, wasabi. Osoby to ja nie lubię mówić, a co u ciebie? Dawaj! Wady! Mój pierwszy samochód to był Trabant. Samochód, który wygrałem. Pierwszy moje auto i to w dodatku bardzo sympatyczne. Tylko tyle, że na przykład on otwierała się klapa na zewnątrz, znaczy na okno. I pamiętam, że kiedyś dolewałem sobie wody do akumulatora albo kwasu, bo już nie pamiętam. I opuściłem tę klapę. Ale nie docisnąłem jej tu, bo ona była na dwa zaczepy. I ruszyłem w Nowej Hucie dosyć sobie tak szparko i nagle usłyszałem tylko łup i zrobiło mi się ciemno przed oczami, bo klapa się podniosła. Potem ja zahamowałem, klapa opadła i tak szyba nie pękła, ale klapa pękła przez pół. Dobry żart i nawet śmieszny.